prawda? To były bardzo anarchistyczne, mocne indywidualności. Gombrowicz niewątpliwie taką był, dla których różne procesy demokratyzacji, ujawniania, to były kontr, w ogóle przeciwne. Więc u Gombrowicza według mnie jest taka dwuznaczność, bo on jest, bym powiedział, ja sobie bym nigdy nie wyobraził Gombrowicza, który poszedł na manifest gejowski dzisiaj. Jeśli mogę się wtrącić, nigdy by nie przeszedł. Piotrze. Poszedłby no, gdzie indziej zupełnie. No nie, zupełnie się z tobą zgadzam, dlatego że... Myślę tak, to chciałem Ja myślę tak, przedstawiłeś taką historię arystokratyzmu homoseksualnego i demokratyzacji jako upadku namiętności. I myślę, że to w jakimś tam sensie, robiąc tą analogię do Pasoliniego, mogłeś to zrobić, ale to troszeczkę nie ma sensu. Dlatego, że ja myślę, że jest dokładnie odwrotnie niż tak jak powiedziałeś. Powiedziałeś, że prawdziwa literatura, prawdziwy pisarz zawsze zostanie nieodczytany i nigdy nie będzie zdeszyfrowany przy pomocy jednej krytycznej strategii, krytycznej, a zatem ideologicznej. Ja myślę, że jest wręcz odwrotnie. Prawdziwy pisarz, cokolwiek to znaczy, będzie dla każdej nowej ideologii ciekawy, dla każdej nowej strategii lektury, dla każdej nowej krytycznej myśli ciekawy, a ten, który oprze się i przestanie być chciany, pożądany przez generację ideologów, to jest pisarz zapomniany, ale co więcej, kryteria dobrych i złych pisarzy niekoniecznie do tego pasują. Dlatego, że my dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, i to chciałam też powiedzieć a propos w ogóle naszej dyskusji, że myślę, że trochę tak byśmy chcieli, żeby Gombrowicz odegrał rolę pisarza narodowego. To znaczy stał się tym pisarzem, który będzie właśnie w jakiś sposób nas reprezentował. Będzie mówił właśnie takim językiem o polskości, światu opowie, że będziemy się czuli dobrze reprezentowani. Mógłby to zrobić, ja myślę, że mógłby to zrobić i te dowody przedstawiane przez naszych gości z Europy są mocne. Natomiast my jesteśmy troszkę w innej sytuacji w Polsce, w której jesteśmy w takim momencie, kiedy polska kultura ma duży kłopot ze zdefiniowaniem siebie. Polska kultura tkwi w jakiejś bardzo trudnej sytuacji dla siebie. Nie tylko dlatego, że niezależne polskie kino nie wprowadza motywów gombrowiczowskich nigdzie, bo pewnie nawet ich nie zna. I nie tylko dlatego, że nie mamy kieszonkowego wydania dziennika, bo nie mamy takiej polityki kulturalnej, która by wsparła taką inicjatywę wydawania kieszonkowego dziennika, trzech tomów dziennika w paperbacku w 5000 egzemplarzy. Tylko chodzi o to, że myśmy się nie znaleźli na takim poziomie samoświadomości, która by wytworzyła taką potrzebę i która by, można powiedzieć, dorosła do tego, żebyśmy mogli Gombrowicza uczynić, rozumieć i chcieć go jako narodowego pisarza. Ale z drugiej strony ten impas jest tak silny, że być może Gombrowicz stanie się tym narodowym pisarzem z konieczności. Pani profesor Janion zawsze podkreśla, że często podkreśla, nie zawsze, ale często, że romantycy przestali być narodowymi pisarzami, przestali być narodowymi poetami, dlatego że nie są w ogóle już cytowani prawie. Że w dwudziestoleciu międzywojennym Słowacki był poetą Piłsudskiego, tak? Że Mickiewicza politycy cytowali, że to było tak w obiegu, jak dzisiaj szukamy takich właśnie skrzydlatych słów, prawda? Kiedy powołujemy się, nie znając wesela, powołujemy się na wesele, nie znając mrożka, powołujemy się na mrożka, ani nie znając kawki, powołujemy się na kawkę. To już może z pana Tadeusza coś zostało, ale właściwie do kultury politycznej, do kultury życia publicznego, tego języka publicznego już romantycy nie wchodzą. Natomiast Gombrowicz jako ten, który ma za sobą całą tą wiedzę i całą tą bardzo głęboko przyswojoną lekcję romantyzmu również, on mógłby być tym, który nas tam zaprowadzi, ale właśnie poprzez ten swój dziwny język, poprzez ten swój parodystyczny wymiar, poprzez ten swój skandaliczny
wymiar. I rzeczywiście jest tak, że kiedy mamy ten impas pod krzyżem i są ci krzyżowcy, którzy bronią krzyża właśnie jako takie stowarzyszenie ostrogi i ci antykrzyżowcy, którzy chcą się bawić, to mamy do czynienia z gombrowiczowską sytuacją, dlatego że ci krzyżowcy są właśnie ojczyzną, czyli taką ofiarniczą wspólnotą, a ci antykrzyżowcy są synczyzną, czyli młodym pokoleniem, które chce uwolnić się od tych powinności i bawić na krakowskim przedmieściu. I Gombrowicz zdaje się być jedynym, który jest w stanie to ogarnąć, razem z tym całym długim zanurkowaniem w to, skąd się bierze wspólnota ofiarnicza, skąd się bierze mesjanizm, skąd się bierze kult krwi polskiej, prawda, od Gibraltaru, po Katyń, prawda, i tak dalej. Co to znaczyło, co to znaczy, jak można sformułować ten kontrjęzyk, a jednocześnie te dwa człony nigdy nie będą rozdzielone. Więc w tym sensie Gombrowicz na naszego pisarza się nadaje, a zarazem, ponieważ on bojkotuje sam koncept narodowego pisarza, będzie się starał zawsze temu przeciwstawiać, uciekać i tak dalej, ale myślę, że to byłoby to wyzwanie. Natomiast wyobrażenie o pisarzu prawdziwym, nieideologicznym, czy homoseksualizmie arystokratycznym przeciwko demokratycznemu jest moim zdaniem bardzo szkodliwe dla takiego mojego patriotycznego dążenia do tego, żeby Gombrowicz był narodowym pisarzem. Teraz zastanawiam się, ponieważ już rozmawiamy dwie godziny, bite, czy jednak Państwu nie oddać głosu na pewien czas i czy jeżeli Państwo mieliby dla nas jakieś pytania, kontry, proszę bardzo.